Wszyscy zastanawiają się, ile będzie kosztował nowy RTX, a tak naprawdę powinni zadać sobie pytanie, czy w ogóle będą w stanie go kupić. Mamy taki klimat. Takie pytanie wydaje się bardziej niż zasadne, biorąc pod uwagę wszelkie doniesienia ze świata na temat ich dostępności. Jak donosi wiele serwisów, większość sklepów może otrzymać zaledwie kilka sztuk, jeśli w ogóle się na nie załapią. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że z rynku zniknęły wszystkie RTX 4090. Dlatego przed niektórymi sklepami za granicą ustawiają się kolejki, a nawet rozbijają obozy. Ale nie jestem tutaj, aby podgrzewać atmosferę, ale po to, żeby pokazać Wam pewne narzędzie. Pomogło mi ono przetrwać kryzys dostępności za czasów boomu krypto, kiedy to karty serii 3000 pojawiały się na Stanach dosłownie na kilka minut, po czym zostawały wykupione. I tylko dzięki tej aplikacji byłem w stanie składać komputery dla moich klientów w rozsądnych pieniądzach. Tak jak powiedziałem przed chwilą, za chwilę premiera kart nowej generacji od zielonych, a potem od czerwonych. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać to narzędzie do innych celów i monitorowania cen interesujących Was produktów lub usług. Pamiętajcie, że kanał ten jest niesponsorowany, więc i tym razem nie jest to materiał opłacony przez producenta tej aplikacji. Uważam po prostu, że może ona się okazać przydatna dla Was, jak nie w tym momencie, to w przyszłości. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie lub potrzebujecie porady, jaki komputer złożyć lub jakiego laptopa wybrać, to na dole macie mail, na którego możecie pisać o darmową poradę. A teraz zapraszam na krótki poradnik, skąd wziąć, jak zainstalować oraz podstawy, jak korzystać z tej aplikacji. Pierwszy etap, czyli instalacja, nie wymaga zbyt wielu wyjaśnień, ponieważ albo instalujecie ją z poziomu sklepu Google, albo jeśli posiadacie sprzęt z poznaku nadgryzionego jabłka, wykorzystujecie App Store. Gdy mamy już zainstalowaną aplikację, zobaczmy, jak się z niej korzysta. Uruchamiamy i naszym oczom ukazuje się główny panel. W lewym górnym rogu macie możliwość włączenia, wyłączenia automatycznych aktualizacji stanów. Po prawej stronie macie przycisk dwóch takich zawiniętych strzałeczek, którymi możecie ręcznie sprawdzić, czy były jakieś zmiany. To samo możecie zrobić, przesuwając palec po prostu w dół po ekranie. I kawałek dalej macie ustawienia aplikacji. Od góry na pierwszym miejscu jest wybór języka. Niestety nie mamy tutaj polskiego, więc zostajemy przy angielskim. Tutaj możecie wybrać, kiedy są dokonywane automatyczne aktualizacje na temat zmian. Czy jest zawsze włączone, czy tylko gdy korzystacie z Wi-Fi. Gdyż korzystacie z Wi-Fi i gdy macie włączone dane mobilne lub nigdy. Ja zawsze używam automatycznego sprawdzania cały czas. Kolejne macie interwały, czyli jak często ma być sprawdzane. Ja mam wykupioną wersję Pro, więc może być nawet aktualizacja następować co minutę. Nie pamiętam, ale chyba w wersji darmowej możecie wybrać 15 minut. To jest taki najmniejszy interwał, ale to musicie sobie sprawdzić. Teraz kolejne. Tutaj możecie zaznaczyć inny czas sprawdzania, jeżeli są dane komórkowe, czyli jeżeli nie chcecie, żeby korzystało za często z Waszych danych komórkowych, no to ustawiacie sobie na przykład tutaj dłuższy przedział, czyli na przykład tutaj będzie sprawdzało co 3 godziny, natomiast kiedy będzie na Wi-Fi, no to będzie sprawdzało co 15 minut. Przy premierze nowych RTX-ów radzę zrobić sprawdzanie co minutę, jeżeli chcecie coś kupić. Tutaj macie ile jednocześnie może być sprawdzanych zmian, które zaznaczyliście, ile z tych tasków, które tam są, będzie jednocześnie robione. I tutaj macie maksymalnie 5, więc w zależności od tego, ile tam wybierzecie, nie wiem, będziecie patrzeć na 3 modele grafiki, 4, no maksymalnie 5 może być sprawdzanych jednocześnie. Kolejne to jest powiadomienia. Możecie sobie ustawić, jaki dźwięk będzie w czasie powiadomień, wibracje. No i w zasadzie tyle. Tutaj jeszcze macie możliwość ustawienia, jeżeli idziecie spać i nie chcecie powiadomień w nocy, możecie sobie ustawić, w jakich godzinach ma się odbywać to powiadomienie. Dobra, przejdźmy teraz do samego dodawania. Jak widzicie, ja tutaj sobie już mam ustawione na jedną kartę jednego RTX-a w Xcomie. Czekam, jak się pojawi, i wyszukajmy jakąś inną kartę graficzną, żebym mógł ją dodać. Na przykład zobaczmy sobie RTX 5090. Załóżmy, że będzie nas interesował jeszcze model Aorus Master. Dobra. Bierzemy sobie jego. Kopiujemy link do naszego schowka. Wracamy do aplikacji. Wklejamy go tutaj. Teraz, gdy już na niej jesteśmy, dajemy OK. I czas zaznaczyć, jakie zmiany nas interesują. W tym wypadku mnie interesują okolice, gdzie pojawia się cena, a to będzie tutaj, więc zaznaczamy, produkt nie może być kupiony i teraz możemy mieć, i teraz możemy rozszerzyć o kolejne wyższe informacje, wyższe okienka nadrzędne, które będzie obejmowała zmiana. Ja zaznaczyłem sobie tutaj, żeby obejmowało to całe to okno, gdzie jest grafika, gdzie jest informacja o premierze i dajemy OK. Tutaj pojawiają nam się wszystkie informacje na temat tego, co nas interesuje i co, gdy ulegnie zmianie, zostaniemy o tym poinformowani. Dajemy Next. Tutaj możemy ustawić dodatkowe filtry. Next. Tutaj są dodatkowe ustawienia, które w zasadzie Was nie interesują w tym momencie. I proszę. Mamy już dodane kolejne wyszukanie na kolejnego RTX-a. Jak widzicie, obsługa tej aplikacji jest banalnie prosta i zachęcam do zabawy z własnymi ustawieniami. Pamiętajcie jednak, że im krótsze interwały między sprawdzaniem zmian na stronie ustawicie, tym większy wpływ będzie to miało na Waszą baterię oraz może zostać wykorzystane więcej danych komórkowych. I tak jak powiedziałem na wstępie, aplikacja ta ma szereg innych zastosowań. Nie musicie jej wykorzystywać tylko do polowania na RTX-y w czasie ich najbliższej premiery, ale też do monitorowania jakichkolwiek zmian na stronach internetowych. Czy tyczy się to ceny, opisu, czy innego parametru, który tylko Was interesuje. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że poradnik ten okaże się dla Was przydatny. Trzymajcie się ciepło i udanego polowania.